Szanowni Państwo, myślę, że będziemy powolutku zaczynać. Przede wszystkim dzień dobry w ten piękny, słoneczny, lipcowy dzień. Witam Państwa bardzo serdecznie w gmachu Cieszyńskiego Ratusza, gdzie w 1994 roku w zabytkowej sali sesyjnej, w której jesteśmy teraz, honorowym obywatelem miasta został profesor Richard Pipes. Spotykamy się kilka dni po setnej rocznicy urodzin pana profesora na uroczystościach, podczas których kolejny raz chcemy oddać hołd temu wielkiemu, wybitnemu historykowi. Witam serdecznie przybyłych gości, władze centralne, posłów, senatorów i ich przedstawicieli, władze samorządowe wszystkich szczebli. Witam prelegentów oraz przedstawicieli współorganizatorów tego wydarzenia, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z Bielska Białej. Witam wszystkich miłośników historii naszego miasta. Serdecznie dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Świątkiewiczowi za objęcie naszego wydarzenia patronatem przewodniczącego Komisji do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W trakcie dzisiejszego wydarzenia będziemy mieli okazję wziąć udział w konferencji, którą poprowadzi dla nas ksiądz profesor Józef Budniak, podczas której wysłuchamy czterech wykładów, po czym odbędzie się pokaz filmu poświęconemu Richardowi Pipesowi Najważniejsza jest wolność. A potem mamy niespodziankę. Z przyjemnością zapraszam Państwa również po seansie na ulicę Jana Michejdy, gdzie symbolicznie odsłonimy tablicę pamiątkową poświęconą panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie Państwa na tej konferencji. Naszym pozdrowieniem szczęść Boże. Gromadzimy się tutaj, aby wspominać jednego z najwybitniejszych myślicieli XX stulecia i początku XXI. Pragniemy tutaj wrócić poprzez tą postać do naszych korzeni, do korzeni Śląska Cieszyńskiego, do korzeni Polski, do korzeni Europy. A tymi korzeniami są tradycja, kultura judeo-chrześcijańska. Nie można tego wykluczyć. Nie można oddzielić Starego Testamentu od Nowego. Jeżeli odrzucimy tą tradycję judeo-chrześcijańską, to tracimy swoją tożsamość. Tracimy swoje człowieczeństwo. I dobrze jest, że tutaj gromadzimy się w tej sali, która jest salą historyczną. Mury powiedziałyby dużo, kto tu był, co tu się dokonało. Dlatego ta dzisiejsza konferencja jest ubogaceniem przeszłości, a zarazem ubogaceniem, myślę, każdego z nas. Bardzo proszę teraz tutaj do stołu prezydialnego prelegentów dzisiejszych, pana magistra Święsa i pana profesora Zenderowskiego oraz pana doktora Proszyka. Postać, którą mamy przed sobą na ekranie, to postać, która została zebrana przez samego autora w jego autobiografii, która krótko zatytułowana jest Żyłem.
I pozwólcie Państwo, że na początku chciałbym przeczytać pierwsze słowa, jakie są zawarte w tej książce, wypowiedziane, napisane przez pana profesora Richarda Pipesa. Żyłem po łacinie vixi. Wybrałem to słowo na tytuł książki, ponieważ każdy inny, który mógłbym wymyślić dla swoich wspomnień, został już przez kogoś użyty. Ten zaś ma także inną zaletę. Jest krótki. Pokora, prostota, wielki umysł. Zapraszam wszystkich, aby to nasze spotkanie było owocne, kreatywne. Zapraszam później do dyskusji i proponuję, żeby po każdym wystąpieniu były pytania dla prelegenta. Jako pierwszego bardzo proszę, aby tutaj swoje przemyślenia przedstawił pan magister Wojciech Święc i ma on za tytuł Krajobraz po amputacji. Cieszę w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pan magister Święc jest pracownikiem naszego Muzeum Śląskiego w Cieszynie, pracownikiem Książnicy Cieszyńskiej, pracownikiem Uniwersytetu w Ostrawie. Wgłębia się w tajemnice historii, historii Śląska i można powiedzieć historii powszechnej. Panie Wojciechu, proszę bardzo. Będzie lepiej. Dzień dobry Państwu. Swoje wystąpienie zatytułowałem Krajobraz po amputacji. Amputacja w tym kontekście to termin zaczerpnięty bezpośrednio z artykułu Władysława Kubisza, redaktora Dziennika Śląska Cieszyńskiego z roku 1923. I pewnie większość z Państwa myśli, że chodzi tutaj o to, że z Cieszyna w 1920 roku wyodrębniła się pewna część, z której później powstał Cieszyn czeski. Otóż nie do końca. Pisząc o amputacji, stwierdzał Kubisz, że Cieszyn po podziale regionu jest jak głowa, która została pozbawiona tułowia. I tutaj cytat. Wszystko, co miało wartość, wszystkie bogactwa, największe materialne i duchowe, pozostały po tamtej stronie Olzy. Podwiązano nam wszystkie przewody i arterie, którymi szły do nas soki spoza Olzy. Nie żyjemy tu, lecz wegetujemy. W wyniku podziału w Republice Czechosłowackiej znalazło się około 40% obszaru dawnego Cieszyna, choć faktycznie były to takie słabiej rozwinięte dzielnice Brandys, Kamieniec i Saska Kępa, a także około 1/3 ludności, także około 8 tysięcy ludzi, przy czym była to głównie ludność niemiecka. I redaktor Kubisz, pisząc o tej amputacji, miał na myśli to, że w momencie podziału Cieszyn przede wszystkim utracił całe swoje zaplecze ekonomiczne, z którym region integrował się przez poprzednie kilkaset lat. A rzecz druga, że na tym tak zwanym Zaolziu pozostała ta grupa ludności polskiej najlepiej uświadomionej narodowo. Czasem mówi się, że było to takie jądro polskiego ruchu narodowego. Nie byli to oczywiście mieszkańcy samego Cieszyna, ale miejscowości oddalonych od naszego miasta o kilkanaście kilometrów, ale byli to ludzie, którzy przed 1920 rokiem aktywnie brali udział w życiu tego miasta i tworzyli jego krajobraz społeczno-kulturowy. Teraz ci ludzie, często ludzie wykształceni, zaprawieni w pracy społecznej, masowo emigrowali w głąb Polski, najczęściej na teren dawnego
pruskiego Górnego Śląska, gdzie często robi błyskotliwe kariery, czy to w administracji, czy to w oświacie, czy to w przemyśle. I takich migrantów szacuje się, że było około 14 tysięcy. Po czeskiej stronie zostały również gazownia, ujęcie wody dla wodociągu miejskiego, największe zakłady przemysłowe o znaczeniu międzynarodowym, drukarnie, Prochaski, Kucera, fabryka mebli giętych Konów. Szczególnie dotkliwa była oczywiście utrata dworca kolejowego, który znalazł się po czeskiej stronie i tutaj głównego dworca kolejowego. I tutaj, jeśli odwołujemy się do takiej terminologii medycznej, no to często się można spotkać ze stwierdzeniem, że w ten sposób został przetrącony kręgosłup komunikacyjny miasta. Nie powinno więc dziwić, że przytoczona wypowiedź Władysława Kubisza jest typowa dla ówczesnej publicystyki prasowej i oddaje powszechnie panujące po polskiej stronie nastroje ogromnej frustracji, rozczarowania, niedowierzania, niepewności, co przyniesie przyszłość. Jeśli gdzieś mielibyśmy się doszukiwać plusów tego bilansu otwarcia, to wydaje mi się, że najprędzej powinniśmy ich się doszukiwać mimo wszystko w kapitale ludzkim ówczesnego Cieszyna, ponieważ naprzeciw temu wyzwaniu przywrócenia Cieszynowi świetności stanęły postacie naprawdę dużego formatu, postacie takie jak ksiądz Józef Lądzin, dr Jan Michejda czy Tadeusz Reger, czyli dawniejsi posłowie do Parlamentu Wiedeńskiego, prezydenci Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, ludzie, działacze, których poprzednia misja co prawda skończyła się niepowodzeniem, ponieważ mieli doprowadzić do przyłączenia regionu, całego regionu do odradzającej się Polski, a doszło do tego podziału, no ale teraz mieli otrzymać szansę przynajmniej częściowej rehabilitacji. I tak, Józef Lądzin został pierwszym polskim burmistrzem Cieszyna od roku 1922 do śmierci w roku 1927. Przepraszam, powiedziałem Michejda. To, przepraszam, miało być oczywiście Jan Michejda został pierwszym polskim burmistrzem Cieszyna. Józef Lądzin został drugim burmistrzem Cieszyna. Był nim od 1927 do śmierci w roku 1929. Reger natomiast był długoletnim radnym, jeszcze od czasów austriackich, do śmierci w roku 1938. Po śmierci księdza Lądzina w roku 1929 kolejnym burmistrzem był inny przedstawiciel rodu Michejdów, Władysław, również prawnik, bratanek Jana, syn słynnego pastora Franciszka Michejdy, a ostatnie dwa lata przed wojną urząd sprawował Rudolf Halfars, wykształcenia nauczyciel. Było więc w międzywojniu czterech burmistrzów Cieszyna i ciekawostka, żaden nie był rodowitym cieszynianinem. Trzech natomiast pochodziło z Zaoldzia, czyli to, co mówiłem, że to jądro polskości znajdowało się właśnie na terenie, który się znalazł w Republice Czechosłowackiej. No, jedynie Lądzin urodził się w Zabrzegu. Według dżentelmeńskich ustaleń, jeśli można tak powiedzieć, burmistrzami mieli być na przemian katolik i ewangelik, wiceburmistrzem natomiast, bądź jednym z wiceburmistrzów już w późniejszym czasie, musiał być Niemiec i przez większość okresu międzywojnia ten urząd sprawował Artur Gabrisz, który z zawodu był, co ciekawe, kominiarzem. Jeszcze przez pierwsze dwa lata po podziale, wobec nieustalonego jeszcze statusu pruskiego Górnego Śląska, w Cieszynie nie było jeszcze burmistrza, tylko rządziła tymczasowa komisja administracyjna, na czele której stał komisarz. I tym komisarzem przez większość okresu jej istnienia był dr Józef Duda, notariusz, także pochodzący z Zaoldzia, z Suchej Górnej. W połowie 21 roku zastąpił go Michejda, czyli późniejszy, jak powiedzieliśmy, pierwszy burmistrz.
W komisji też panowały takie zasady, można powiedzieć, parytetu, że połowa jej członków, a skład liczył 20 osób, musiało być Niemcami lub Żydami, a połowa to byli Polacy. I połowa to musieli być Ewangelicy. Co stało się zarzewiem konfliktów w łonie tejże komisji, ponieważ nie oddawało jakby stosunków panujących w rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości szacuje się, że Niemców na początku dwudziestolecia międzywojennego było taki 1/3 mieszkańców Cieszyna. Czyli widzimy, że jakby proporcja się odwróciła w porównaniu do okresu 10 lat wstecz. Jest taka słynna mapa właśnie pokazująca stan na rok 1911, tak? Gdzie ludność polska stanowi tylko 1/3. Teraz uległo to odwróceniu, a przy kolejnym spisie ludności w roku 1931 już Niemców było tylko 17%, więc no, ich odsetek systematycznie spadał. Ewangelikami przez praktycznie cały okres międzywojnia było gdzieś 1/4 mieszkańców Cieszyna i jeszcze gdzieś 10% było wyznania mojżeszowego. W punkcie wyjściowym, czyli w 1921 roku, Cieszyn liczył 15 268 mieszkańców. Przez dwudziestolecie ta liczba zwiększyła się gdzieś o 5 tysięcy. W międzyczasie w administracyjnych granicach miasta znalazły się także wcześniejsze samodzielne wsie, Błogocice w roku 1923 i Bobrek w roku 1932. W 1922 roku Cieszyn już oficjalnie wszedł w skład województwa śląskiego, które posiadało autonomię, a siedziba Sejmu mieściła się w Katowicach. Takimi najbardziej palącymi problemami, z jakimi w początkowych latach musiała mierzyć się władza, to było tak: poprawa sytuacji komunikacyjnej, powstrzymanie regresu gospodarczego oraz integracja miasta z państwem polskim. Co tyczy się tej pierwszej sprawy, nie dało się porozumieć z Czechami w sprawie korzystania z dworca w czeskim Cieszynie, ani rozbudować dworca wcześniej Cieszyn-Bobrek, nie mówiąc już o wybudowaniu nowego, większego dworca, bo takie głosy też się pojawiały. Trzeba jednak powiedzieć, że w międzywojniu Cieszyn posiadał połączenia kolejowe i z Krakowem, i z Lwowem od roku 1925, i z Katowicami od roku 1928, i z Warszawą. W roku 1934 uruchomiono połączenie po wielu latach prac z Zebrzydowicami, co pozwoliło na lepsze skomunikowanie z resztą ziem dawnego pruskiego Górnego Śląska. W skali jakby regionalnej te połączenia były realizowane także przez powstałe w 1927 roku przedsiębiorstwo autobusowe, pierwsze na Śląsku Cieszyńskim, powstało w Cieszynie przedsiębiorstwo Jana Molina. Natomiast już w wymiarze zupełnie lokalnym, już w 1918 w mieście powstało przedsiębiorstwo Taxi Cieszyn, którego założycielem był Jan Wałga. Od samego początku przedmiotem takiej szczególnej troski władz była właśnie integracja z państwem polskim, co przybierało takie bardzo, bardzo szerokie ramy. Z jednej strony polonizacja urzędów, szkół, szpitala, sprowadzenie do Cieszyna 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, a także już od 1920 roku walka z takimi, można powiedzieć, pamiątkami poniemieckimi w przestrzeni publicznej, czyli zmiana nazw ulic, placów, usuwanie pomników, tablic pamiątkowych niemieckich, w miejsce których miały pojawiać się analogiczne obiekty polskie. I wydaje się, że powinno się to szybko potoczyć, jednak ten proces był rozciągnięty praktycznie na całe dwudziestolecie międzywojenne. Początkowo już w 1920 roku usunięto pomniki Józefa II, cesarza, z Placu Dominikańskiego, pomnik cesarza Franciszka Józefa z Lasku Miejskiego, czy raczej to, co z niego zostało, bo wiedzą Państwo, że został zdewastowany przez
wandali. Właśnie to obiekty związane z dawną dynastią rządzącą stały się początkowo głównym celem tych działań i tak zmieniano bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej nazwy ulic. Wiadomo, że była ulica cesarza Franciszka Józefa, przemianowana na 3 maja, cesarzowej Elżbiety na Stalmacha, arcyksięcia Eugeniusza na Błogocką, cesarza Karola I uzyskała taką nazwę w czasie I wojny światowej, dopiero w głęboką na powrót arcyksięcia Rainera Ferdynanda w ulicę Miarki. Do tego place, nie tylko Plac Wolności, wcześniej Plac Arcyksięcia Rudolfa, ale też Plac Poniatowskiego, dawniej Plac Cesarza Karola I, dziś Plac Londzina, czy dzisiejszy Stary Targ, to wcześniej Plac Arcyksięcia Fryderyka. Problemem były też tablice pamiątkowe. Tutaj ich losy były różne. Część się ostała, część została zniszczona, część była przechowywana gdzieś w jakimś ukryciu. Tutaj taka ciekawostka, właśnie ta tablica znajdująca się w ratuszu, przypominająca o wizycie cesarza Franciszka Józefa tutaj w roku 1880, została odnaleziona w roku 1990 na strychu dzisiejszego zespołu szkół budowlanych. Dawniej to było niemieckie seminarium nauczycielskie. Wiele obiektów jednak dalej nosiło te nazwy niemieckie, praktycznie do końca dwudziestolecia międzywojennego. Były ulice nosiły niemieckie nazwy. To z jednej strony były postacie związane z regionem, jak historyk Gottlieb Biermann, czy taki działacz społeczny, intelektualista Filip Gabriel, ale też właśnie postacie niezwiązane z regionem, co jest już może dziwić, jak Nikolas Lenau, dziś ulica Wyspiańskiego, czy Friedrich Frübel, dziś ulica Jordana. Hotel Austria przez jeszcze długi czas nosił nazwę Hotelu Austria. Na brunatnym jeleniu widniał szyld Brauner Hirsch mimo protestów studentów. Z kolei lokowanie tych pamiątek polskich w przestrzeni publicznej szło dosyć ospieszale, jeśli można się tak wyrazić. Przez okres dwudziestolecia zaledwie, myślę, że można tak powiedzieć, kilka takich inicjatyw się udało zrealizować. Najważniejsze to były pomniki Mieszka I, księcia Cieszyńskiego, w miejscu dawnego pomnika cesarza Franciszka Józefa w Lasku Miejskim. To był rok 1931. Cieszyńska Nike, rok 1934. Wtedy również przemianowano ulicę Głęboką na ulicę Legionów. Jeszcze na przykład w 1933 na fasadzie Domu Narodowego odsłonięto tablicę poświęconą odsieczy wiedeńskiej, zresztą tablicę sprzed 50 lat, i wówczas w 1933 rynek został przemianowany na plac króla Jana III Sobieskiego. No ale tych inicjatyw, jak powiedziałem, było tak naprawdę tylko kilka. I w 1933 roku, kiedy w mieście zjawił się Józef Witlin, polski pisarz żydowskiego pochodzenia, przyjechał tu w celach turystycznych, a swoje pewne refleksje związane z wizytą w naszym mieście zawarł w takim bardzo znanym eseju Siesta w obcym mieście. I na ten temat, o którym mówimy, stwierdzał między innymi: dlaczego nikt nigdy nie wspomniał mi o tym, że na polskiej ziemi stoi pomnik austriackiego kompozytora? Fakt, że tam stoi, gdzie stał za cesarskich czasów, przynosi chlubę polskiemu zarządowi miasta. Niechaj stoi nadal, niech stoi tak długo, póki wielka muzyka będzie psyches jatreją. To oczywiście odniesienie do tablicy na dawnej bibliotece księdza Szersznika, na ulicy dzisiaj Szersznika, psyches jatreją, czyli lecznica dusz. Natomiast pomnik Schuberta znajdował się na dzisiejszym Placu Wolności, tam gdzie dzisiaj jest pomnik ofiar II wojny światowej. Więc ogólną tezą tego eseju Witlina było to, że Cieszyn jest miastem w granicach Polski, ale właśnie pachnącym za granicą. Choć oczywiście nie chodziło tutaj tylko o to, że są jakieś obiekty w topografii, tylko o taki ogólny klimat tego miasta.
Co tyczy się spraw gospodarczych, jak powiedzieliśmy, te największe zakłady znalazły się po drugiej stronie granicy. Wyjątkiem był cieszyński browar, który znalazł się po stronie polskiej w Cieszynie, jednak jego losy potoczyły się nie najlepiej. Został upaństwowiony, scalony z fabryką likierów i soków owocowych w Błogocicach. Ta spółka przybrała nazwę Zamkowe Zakłady Przemysłowe i następnie została wydzierżawiona innej spółce z Warszawy i niestety w wyniku kilku czynników, odcięcia od tych dawnych rynków zbytu, postępującego kryzysu gospodarczego, ale także nieumiejętnego zarządzania, produkcja cieszyńskiego piwa uległa kilkukrotnemu zmniejszeniu w stosunku do czasów austriackich. Chociaż browar próbował coś działać, próbował ekspansji na nowe rynki, głównie na terenie państwa polskiego, na teren Górnego Śląska, na teren Małopolski. Jak wiadomo, Cieszyn w austriackich czasach był też prężnym ośrodkiem drukarstwa, poligrafii i tutaj faktycznie dalej działało kilka zakładów drukarskich, choć te największe znalazły się po czeskiej stronie. Były takie dwa, które w dwudziestoleciu międzywojennym jakby znacznie zwiększyły swoją rangę. To były drukarnie Pawła Mitręgi przy ulicy Michejdy i drukarnia Dziedzictwa Błogosławionego Jana Sarkandra, początkowo przy Placu Teatralnym, później od 1929 na ulicy Pokoju, już po II wojnie światowej rozbudowana w cieszyńską drukarnię wydawniczą. I choć nie osiągnęła nigdy oczywiście rangi drukarni Prochasków, to jednak też realizowała zamówienia także dla większych polskich miast poza granicami Śląska Cieszyńskiego. Swoją drukarnię mieli także Niemcy, chociaż była to malutka drukarnia zatrudniająca w granicach 10 osób, drukarnia Ferdynanda Schulza mieszcząca się na ulicy Głębokiej, ale co ciekawe, na przykład główny niemiecki dziennik Silesia był drukowany nie w Cieszynie, a w Morawskiej Ostrawie. Prócz tego powstało sporo takich zakładów, które w okresie dwudziestolecia rozwijały się pomyślnie, a niektóre z nich przetrwały także do późniejszych czasów, do okresu po II wojnie światowej, a nawet do czasów współczesnych, choć oczywiście w zmienionej formie. I tak, kilka przykładów to, proszę Państwa, fabryka zegarów Świt, rok 1920, ten sam rok z Warszawy do Cieszyna przeniosła się spółka, która później zmieniła się w fabrykę czekolady i kakao Dea, gdzie właśnie jednym z założycieli i udziałowców był ojciec Richarda Pipesa, Marek Pipes. W 1922 powstała również fabryka wafli, keksów i biszkoptów braci Szramek, fabryka Tip Top. Później w 1949 one zostały jakby połączone właśnie w zakłady przemysłu cukierniczego Olza. Dalej, proszę Państwa, zakłady elektroniczne ZEM, rok 1922. To jest firma, która później przekształciła się w Celmę. Ona też miała różne perturbacje w okresie dwudziestolecia międzywojennego, łącznie z ogłoszeniem upadłości w pewnym momencie, ale ostatecznie bilans dwudziestolecia był dodatni. Można powiedzieć, że przekształciła się w największą cieszyńską firmę zatrudniającą nawet do 500 osób. 22 rok to także fabryka kartonaży i walizek Rory. Dzisiejsze cieszyńskie zakłady kartoniarskie. Trochę późniejsze czasy to jeszcze kilka kolejnych zakładów. Fabryka maszyn i odlewnia żelaza Raimund Kisling i Gustaw Skrobanek, którego sukcesorem była Cefana. Fabryka guzików i wyrobów metalowych Winsche & Marcuzzi, którego jakby sukcesorem był Zampol, swego czasu największy producent zamków błyskawicznych w całej Polsce. Generalnie ten drobny przemysł w mieście istniał, rozwijał się, tylko trzeba powiedzieć, że właścicielami tych zakładów byli, podobnie jak w czasach austriackich, w zdecydowanej większości Niemcy, czy też ludność wyznania mojżeszowego.
Pod koniec lat 20. także w związku z brakiem większego przemysłu na terenie Cieszyna pojawiły się pomysły, żeby przekształcić miasto w taką miejscowość wypoczynkową, czego chyba najgorętszym orędownikiem był ówczesny burmistrz ksiądz Józef Michejda. Jak się mi przynajmniej wydaje, doszedł do takich wniosków, sumując pewne walory ówczesnego Cieszyna i wyszło mu właśnie, że będzie dobrze iść w tą stronę uzdrowiska czy też letniska, a tymi walorami były według księdza Lądzina położenie u podnóża Beskidów, zabytki, rozbudowany rynek usług, tutaj oczywiście handel, gastronomia, dobry stan infrastruktury zdrowotnej, 3 szpitale, łaźnie miejskie, dobry stan infrastruktury komunalnej, a więc sieć elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja, baza noclegowa, też oczywiście ważna z punktu widzenia turysty, czy też bogate życie kulturalne, teatr, chociaż przez całe dwudziestolecie wciąż niemiecki, choć była możliwość, żeby także Polacy tam swoje imprezy realizowali, czy też trzy kina. Kultura pozostała tą sferą rywalizacji między ludnością polską a ludnością niemiecką, co oczywiście też pozytywnie przekładało się na jej rozwój. Już wiadomo, że od czasów austriackich to życie kulturalne było tutaj bardzo prężne i tak zostało. W 1930 roku w mieście istniało 118 polskich i 48 niemieckich organizacji o charakterze kulturalnym. Najważniejszymi polskimi były istniejące do dzisiaj Macierz Szkolna, wówczas Ziemi Cieszyńskiej i wspomniane już dziedzictwo imienia błogosławionego Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku z całą siecią bibliotek. Macierz z kolei także miała biblioteki oraz liczne teatrzyki amatorskie. Były też oczywiście towarzystwa niemieckie, najważniejsze to Deutscher Kulturverband oraz Nordmark. Ważną sprawą z punktu widzenia życia kulturalnego w mieście było uruchomienie w roku 1931 Muzeum Miejskiego w Pałacu Laryszów, gdzie w kolejnych latach komasowano wszystkie lokalne zbiory, no może nie wszystkie, ale większość lokalnych zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych. To było drugie takie muzeum w województwie śląskim. Poza tym, że było muzeum, prowadziło też taką prężną działalność badawczą. Ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o życie takie kulturalno-oświatowe, było także przeniesienie do Cieszyna w roku 1922 z Bydgoszczy Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, późniejszej Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. To też była ważna na mapie kulturalnej województwa placówka. Pierwsza szkoła wyższa w całym województwie. W Katowicach taką otwarto dopiero w 1936. Proszę Państwa, szkoła muzyczna, także, że tak powiem, konwencjonalne placówki oświatowe przez całe międzywojnie polonizowane, także to szkolnictwo utrzymywało tutaj wysoki poziom, do tego stopnia, że w dwudziestoleciu międzywojennym utrwaliło się określenie Cieszyna jako Małych Aten, czy też Śląskich Aten, chociaż ktoś mniej życzliwie ustosunkowany do miasta mógłby stwierdzić, że jest to miasto uczniów i emerytów. Nie chcę przeciągać, a wiem, że już przeciągnąłem parę minut, więc powiem jeszcze tylko tytułem zakończenia, że trudno jest jakby poddać ocenie Cieszyn w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast na pewno miasto spotkał dotkliwy cios, z którego próbowało się podnieść przez cały ten okres. I chociaż nie mogło siłą rzeczy przeskoczyć pewnego poziomu i wrócić do tego stanu sprzed podziału, to jednak były kategorie, w których faktycznie Cieszyn dalej bardzo dobrze się prezentował i miał jakby czołową rolę w skali województwa, chociażby właśnie ta oświata czy kultura. I co starałem się też uwypuklić podczas tego mojego wystąpienia, Cieszyn nie stał się polskim miastem z dnia na dzień, jeszcze przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego na
mieście cały czas wyraźne piętno odciskała jednak grupa ludności niemieckiej. To tyle, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Muszą Państwo zrozumieć, że też taki temat, że można by długo, długo mówić. Przepraszam za przeciągnięcie i dziękuję.